Siemano, 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 Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj klasyczny temat versus, tym razem to będzie Header versus Leshauna, a mianowicie to wygląda tak, że zaczynając od Leshauny, Leshauna była to zawsze osoba postawna o wielkim sercu, która nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Aczkolwiek mówię, rywalizowała mocno z Header w pierwszym sezonie, było widać, że z każdym zawodnikiem próbuje się dogadać, aczkolwiek nie dała sobie też, powiedzmy szczerze, sobą manipulować. To mi się bardzo podobało, aczkolwiek jej rywalizacja w programie była dosyć dziwna, bo radziła sobie bardzo dobrze, ale przyszedł pewien odcinek, który był najgłupszym odcinkiem w mojej opinii w pierwszym sezonie, czyli odcinek 22, gdzie zawodnicy znajdujący się na plejadę los przegranych, którzy prosto odpadli z programu, tam sobie odpoczywali, zostali zapytani przez Chrisa, kogo chcieliby, można powiedzieć, zobaczyć na plejadę los przegranos i kogo, a najpierw była taka podpucha, kogo chcieliby, żeby wygrał w programie. Potem było, że podpucha, kogo tak naprawdę chcieliby zobaczyć w tym oto, można powiedzieć, ośrodku wypoczynkowym i padło, że Leshauna, ponieważ była podpucha i każdy zagłosował na Leshaunę wraz z papugą Chrisa, więc tutaj powiedzmy odcinek dramat, najgorszy w serii, praktycznie moim zdaniem, jeśli chodzi o pierwszy sezon totalnej porażki. Potem oczywiście się też Leshauna pojawiła w specjalnym odcinku Wyspy Totalnej Porażki, gdzie rywalizowała mi oldolców, ale niestety nie zdobyła walizki i odpadła z programu, aczkolwiek zakwalifikowała się do planu totalnej porażki, gdzie radziła sobie bardzo dobrze, dawała sobie bardzo dobrze radę, aczkolwiek podpadła kilku uczestników, w tym Duncanowi i Haroldowi za jej kłamstwa, aczkolwiek wyrobiła sobie opinię osoby, która umie naprawić swoje błędy i radziła sobie naprawdę bardzo dobrze, nawet zdobyła aprobatę Header, co było dziwne, moim zdaniem. Taki trochę dziwny scenariusz, aczkolwiek ważne, że no, to była postać nadal dosyć lubiana, mimo że w drugim sezonie była troszeczkę popsuta. Natomiast trzeci sezon z jej udziałem lipa, bo była manipulowana przez Alejandro, przez co odpadła w siódmym odcinku, wiadomo, była chwalona, komplementy leciały i tak dalej, przez co odpadła w siódmym odcinku, gdzie tam był wyzwanie z tańcem, można powiedzieć w Niemczech, wiadomo mniej więcej o co chodzi, no i niestety odpadła. A teraz przechodząc do Header, jak to oceniał? Header w pierwszym sezonie masakra, manipulowanie wokół każdej kluczowej postaci typu Lindsay, Bev, można powiedzieć Trent, Gwen, naprawdę niszczenie związków, w ogóle manipulowanie, wywoływanie złości u danego uczestnika. Oceniam to bardzo negatywnie, oceniam to tak, że najgorsze co mogło się tak naprawdę w mojej opinii wydarzyć, tak przynajmniej ja uważam, nie powinno to w ogóle dochodzić do tego, tak na dobrą sprawę, miejsca, jakby to można powiedzieć. Potem wiadomo, się troszeczkę w drugim sezonie złagodziła, bo była postacią neutralną do takiego stopnia, że każdy ją, można powiedzieć, kompletnie ignorował. Trzeci sezon natomiast była główną rywalką Alejandro, bardzo dobrze sobie radziła w programie, była postacią bardziej w stronę ku dobremu szła i nawet kibicowałem, żeby wygrała finał, co się stało. Z tego co pamiętam, chyba zakończenie kanadyjskie pokazywało nam, że ona wygrywa w ogóle, z tego co przynajmniej ja pamiętam, możecie je poprawić w komentarzach, ale radziła sobie Header bardzo dobrze pod względem fizycznym, jak i w ogóle manipulowania czy robienie konkretnej strategii pod każde wyzwanie. Tu było był duży progres względem pierwszego sezonu, jak i drugiego, gdzie się kompletnie wyłożyła, w mojej opinii. Sezon piąty, dobra, już pomijam tutaj te walsze, pojawia się gościnie Zemście Wyspy, gdzie chciała po prostu ukraść $1 000 000, co się prawie udało, ale na całe szczęście nie. Natomiast w piątym sezonie totalnej porażki, czyli Plejadzie Gwiazd, uważam, że Header radziła sobie ok, ale została bardzo mocno zbita z tropu przez Alejandro, została szybko wyeliminowana, bo już w szóstym odcinku Plejady Gwiazd. A jakbym miał przedstawić je obie w pojedynku? Szczerze, walka dosyć wyrównana, aczkolwiek Leshauna jest, ma większe umiejętności pod względem strategicznym, moim takim mniemaniu, że ona jest takim, powiedzmy, takim duchem wojownika, który sobie umie bardzo szybko poradzić zadaniu. Header natomiast podobnie, aczkolwiek z Header jest tak, że ona jest bardziej uparta i zawzięta, przez co byłaby w stanie na pewno wygrać z Leshauną, ale walka byłaby dosyć wyrównana i by to zależało tylko od finałowego zadania,
która by mogła tak na dobrą sprawę wygrać, bo ona mogłaby wygrać, albo Leszczauna mogłaby wygrać. Nie wiadomo, jaki byłby finał tej całej, można powiedzieć, opowieści, bo wygląda to tak, jakby to można powiedzieć, że jedna albo druga by wygrała. Walka byłaby dosyć równa, aczkolwiek przez to, że jaki ma Leszczauna charakter, uważam, że ona powinna wygrać w takim finale, bo wiadomo, w wyzwaniach fizycznych one radziłyby sobie, powiedzmy, że na podobnym poziomie, chociaż Leszczauna się szybciej, wiadomo, tam męczyła w niektórych zadaniach, wiadomo, aczkolwiek Heather, no, też ma swoje potknięcia w wielu aspektach, więc tutaj walka, moim zdaniem, dosyć wyrównana. Pomysł, koncept na to wszystko fajny by pewnie był, jeśli chodzi o finał, tylko kwestia, kto by mógł wygrać. Tutaj ciężko jest mi rozstrzygnąć, ja stawiam na Leszczaunę, bo bardziej lubię od Heather, mimo wszystko. Mimo że Heather jest potem postacią dosyć pozytywną w późniejszych sezonach, przepraszam za kaszę, bo jestem trochę przeziębiony, no ale może to tak wygląda, że ona by mogła spokojnie wygrać, jak Leszczauna, jak i Heather. Ja stałem osobiście na Leszczaunę, a wy co na ten temat sądzicie? Napiszcie mi w komentarzach, która według was z tej dwójki, można powiedzieć, dziewczyn powinna wygrać w finale totalnej porażki i tak dalej, i tak dalej. Co wy w ogóle na ten temat sądzicie? Z tej strony był Zakulników TV. Trzymajcie się i do następnych materiałów na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia i cześć. Na razie.